30 września na boisku w Zabełkowie odbyło się zakończenie sezonu motorowego zabytkowych pojazdów, które towarzyszyło jubileuszowi 115-lecia klubu LKS Zabełków. Na zakończenie sezonu motorowego w Zabełkowie zaprosili wójt gminy Krzyżanowice, sołectwo Zabełków oraz zarząd LKS Zabełków, klub, który obchodził jubileusz 115-lecia istnienia. Zlot zabytkowych pojazdów przyciągnął 99 załóg z Polski, Czech i Słowacji, które prezentowały samochody, ciągniki, wozy strażackie oraz motory. 115-lecie Ludowego Klubu Sportowego Zabełków. Ale powiązanie też z jesiennym zlotem pojazdów zabytkowych. No, jeżeli chodzi o tę drugą imprezę, to jest już taka cykliczna i taka sztandarowa w gminie Krzyżanowice. Odbywa się dwa razy do roku, przyciąga wielu miłośników tych starych zabytkowych pojazdów, tak zwanych pojazdów z duszą. I właśnie dzisiaj się to odbywa, zakończenie sezonu, ale jednocześnie cieszymy się, że tutejszy klub sportowy prężnie przez tych ponad 100 lat już tutaj działa. W dzisiejszych czasach prowadzić taką działalność to naprawdę jest wielki trud i cieszymy się, że jeszcze są tacy miłośnicy, którzy te kluby utrzymują, prowadzą i dla dobra naszego społeczeństwa i dla dobra młodzieży, bo mają przynajmniej gdzieś przyjść tę piłkę pokopać i ten sport uprawiać. Zlot był częścią wydarzenia jubileuszowego Zabełkowskiego Klubu Sportowego, który jest jednym z najstarszych na ziemi raciborskiej. Dzisiaj mamy 115-lecie klubu piłkarskiego w Zabełkowie, gdzie naprawdę panuje bardzo dobra atmosfera. Zaczyna się wszystko układać tak, jak ma należycie. Urząd Gminy wspiera nas również w działaniach, które możemy owoce tutaj i dobrych ludzi sprawdzić. Więc myślę, że na tą chwilę działamy bardzo prężnie i myślę, że będzie dobrze i coraz lepiej. Zloty pojazdów zabytkowych w Zabełkowie to już tradycja. Od lat przyciągają wielu miłośników historii motoryzacji do gminy Krzyżanowice. Od wielu lat tutaj przede wszystkim pan sołtys organizuje ten zlot na naszym terenie. Myślę, że świetna inicjatywa, bo pokazuje również te walory turystyczne naszego powiatu. Dla tych przybyłych tutaj gości coś dla ducha, dla ciała, więc myślę, że warto pokazywać. Pogoda troszeczkę nie dopisała dla tych zabytkowych samochodów, ale myślę, że warto organizować właśnie takie zloty tutaj w Zabełkowie. Jest taka potrzeba akurat, żeby miłośnicy pojazdów zabytkowych mogli się gdzieś spotkać i wymienić swoje wrażenia, satysfakcje, co mają, jak to wygląda, co trzeba naprawić i takie po prostu, no musi być gdzieś takie miejsce i to miejsce akurat jest dzisiaj tutaj w Zabełkowie. W programie zlotu nie zabrakło również wyjazdu pojazdów na trasę po terenach gminy Krzyżanowice. Trasa dzisiejsza liczyła 14 km. Zwiedzaliśmy taki, można powiedzieć, prywatny, mały skansen, no i tradycyjnie, jak już przystało, grill był taki pod wieżą widokową na meandrach rzeki Odry. Marian Studnic, sołtys Zabełkowa, który jest organizatorem zlotów, jest również pasjonatem i kolekcjonerem starych pojazdów takich jak samochody, ciągniki oraz wozy strażackie. Dzisiaj akurat tu jestem Volkswagenem Garbusem z 1968 roku. Który już jest po renowacji jakieś 15 lat. No i no służy cały czas, jeździmy na takie na zloty. Wiadomo, raz jeździ się tym i ja raz innym samochodem, także żeby nie być takim powtarzalnym, no to wymienia się ten tabor. Najstarszy pojazd jesiennego zlotu to 100-letni samochód. Jest tutaj Ford T z 1923 roku, taki można powiedzieć najstarsza perełka tutaj, która dzisiaj zawitała z Radlina to jest. Akurat tu niedaleko stoi, także przyjechali, no co prawda przy tej pogodzie podziwiać ich, ale już byli i zastał ich tutaj deszcz, ale już tutaj zostali i cieszę się z tego, że się tutaj bawią z nami. To jest Ford Model T z 1923 roku. Myśmy go dostali z Katowic. Wcześniej był sprowadzony w 2008 roku ze Stanów Zjednoczonych. Jeździł bodajże po Ohio. Bracia poświęcili 5 lat pracy, aby doprowadzić samochód nazywany w ich rodzinie dziadkiem Teodorem do obecnego wyglądu, ponieważ trafił do nich w bardzo złym stanie. W stanie agonalnym. Karoseryjnie był pokryty Hammerite'em. Niedbale, bo wszędzie wychodziła rdza. Silnikowo był w słabym stanie, nie miał mocy, nie szło go wyluzować. Ogólnie stwarzał niebezpieczeństwo. Miłośnicy motoryzacji z dawnych lat podczas wydarzenia prezentowali również motocykle i samochody z czasów PRL-u. To cudo to polski Fiat 125P z roku 1973, wersja sportowa przywieziony z Niemiec. W
80 roku i od 81 roku w rodzinie. On był remontowany na początku lat 80, no ale jak to z dostępnością części było w tym czasie, to był tak wyremontowany jak był. Potem na początku lat 90 był poprawiony, a od 2011 roku był taki gruntowny remont całkowicie. Dostępność części do zabytkowych pojazdów jest różna. Kolekcjonerzy zdobywają je na portalach sprzedażowych internetowych, wśród znajomych lub wykorzystują zastępcze z innych modeli, aby stare pojazdy były sprawne i na drogach robiły wrażenie. Problemy to są i z nowymi, i ze starymi, bo do nowych pojazdów brakuje części, czy jakaś elektronika nie zawsze dochodzi. No a do starych znowu no już brak, bo fabryki już nie produkują tych części. Trzeba coś szukać po internecie, po jakichś tam giełdach, czy no a ewentualnie jak już nic nie ma, no to wtedy się dorabia. Mimo nowinek technicznych na rynku motoryzacyjnym, coraz szybszych i nowocześniejszych, fanów starszych aut nie brakuje. Na zabytkowe, pięknie zachowane pojazdy polują pasjonaci również w naszym kraju. Zabytkowe samochody cieszą oko każdego miłośnika klasycznych aut.